Ogórek, kandydatka na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w trakcie kampanii wyborczej odwiedziła zalę w Rydzynie, gdzie spotkała się z przybyłymi uczestnikami majówki z ABC. 42,5 godziny to według najnowszych danych Eurostatu, tyle pracuje przeciętnie Polak w tygodniu. Jest to w tym wyścigu, peletonie Unii Europejskiej, jesteśmy drugim krajem, który tak ciężko pracuje. Za tym bardzo często nie idą adekwatne zarobki. Gonimy cały czas bardziej rozwinięte kraje. Ja bym w tym szczególnym dniu życzyła wszystkim dobrych warunków pracy. Chcę serdecznie pozdrowić ludzi pracy i życzyć jak najlepszej, jak najbardziej owocnej pracy, dobrych zarobków i godnych warunków do tej pracy. Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Na początku mówiła Pani, że nie lubi Pani przegrywać. Spadła Pani z podium. Proszę o komentarz. Walka trwa. Walczymy do 10 maja, podkreślam i podtrzymuję. Nie umiem przegrywać, nie lubię przegrywać, dlatego walczę do samego końca. Po 10 maja oczywiście odpowiem na wszystkie pytania, co dalej. Natomiast teraz uważam, że tak samo jak inni kandydaci, tak samo mam prawo do tej pełnoprawnej walki. Oczywiście 10 maja spędzę w sztabie i myślę, jak każdy kandydat, będę w trakcie wieczoru wyborczego bezpośrednio odnosiła się do tego, co Polacy, na jaki program Polacy postawią i jak Polacy wybiorą. Podczas wizyty liderka z ramienia SLD powitała przybyłych majówkowiczów, po czym udała się na Grochówkę.